Siema, arcyświry! Witam was, samozwańczy król Eterów. Dzisiaj postanowiłem wrócić do pewnej sprawy. No to baczmy koksa i lecim. A właściwie wrócim, a nie lecim. Ale zanim polecim, to wrócim. I dojdziemy do jednej rzeczy. Pamiętajcie, zanim tam dojdziemy, to nie zapomnijcie dać tych YouTube'owych pierdolek, czyli co, subskrypcji, łapki i dzwoneczka Zygmunta. No to teraz. Lecim! A do czego lecim, moi drodzy? Lecim do tej pięknej, kartonowej karoserii zrobionej przez Mateusza. Przez Mateusza, pseudonim artystyczny Stonka dla króla Eterów. A dlaczego akurat do tej karoserii? Ponieważ przy ostatnim unboxingu trochę pominąłem pokazanie jej szczegółów, a naprawdę warto wam pokazać, jak została pięknie wykonana przez Mateusza. Ale zanim pokażę wam samą karoserię, to najpierw do czego miała trafić i do czego trafi ta karoseria kartonowa. Więc miała pierwotnie trafić do Mavericka Quantuma R, ale trzeba by było za dużo przycinać tą karoserię, ponieważ no, Mateusz robił ją, jak to się mówi, na odległość. A zauważyłem, że o wiele lepiej będzie pasowała do shortcorsa i do tego celu wykorzystam tego Traxasa Slasha, który jest dosyć nietypowym Traxasem, ponieważ jest na bardzo nietypowej podłodze. To jest podłoga metalowa, która się nazywa bodajże, jak ona się tu ładnie nazywa? SSC8. Więc moi drodzy, nietypowa karoseria Łady 2105 trafi do nietypowego shortcorsa Traxasa Slasha na płycie metalowej SSC8. Ale okej, my tu pierdo. A niedopita kawa w moim ulubionym kubeczku oraz karoseria czekają, aby przejść do sedna. No to lecimy do sedna. No to jesteśmy przy sednie, przy tej pięknej karoserii. Posłuchajcie, karoseria jest wykonana z kartonu. Tutaj wam pokażę, żebyście widzieli, może będzie ranty widać. Mateusz pięknie zrobił ją z kartonu. Widzę jego pracę, on na TikToku bardzo dużo zamieszcza filmików z karoserii, które robi. I robi coraz fajniejsze i wychodzą mu coraz lepiej te karoserie. Już od pewnego czasu, oj, spadło, od pewnego czasu widzę, co on robi. I posłuchajcie, umówiliśmy się, że zrobi mi Łady 21. I posłuchajcie, teraz patrzcie. Zobaczcie, jak to wszystko jest ładnie wykonane. Jak ten karton wszędzie jest ładnie podgięty. Ja mówię, ja widząc postępy Mateusza, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak on to zrobił. Przygotuje całe projekty. Jak widzicie, zobaczcie, nawet robi piękne przetłoczenia. Tu mamy zrobione przetłoczenia. Zobaczcie też, jak fajnie zrobiony jest zderzak, oklejone, no wszystko jest naprawdę zrobione cacy. W ogóle podoba mi się styl Mateusza, bo ten styl taki trochę pod takie gry mi podchodzi. I światła, patrzcie, mamy nawet tutaj znaczek Łady. A teraz a propos rejestracji. Rejestracje są na rzepy, zrobił mi dwa rodzaje. Potem wam pokażę tą drugą. Tutaj jest EL, RC Król. Tu można się doczepić trochę do czcionki, no ale dobra, nie, no do czegoś trzeba się zawsze przyczepić, ale to właśnie jest jedyna rzecz, do której można się doczepić. Zrobione z narzepy, dwa rodzaje zrobił mi rejestracji, postanowiłem, że z tej strony będzie właśnie moja z przodu, a z tyłu jest rejestracja z nazwą Stonki. Zobaczcie, ta Łada nawet ma zrobione logo, tak, logo na przedniej tutaj, tu przedniej tej osłonie, tak. Światła mamy, posłuchajcie, patrzcie, migacze, kierunkowskazy i cały czas, co mi się podoba, przetłoczenia. Mateusz cały czas mówi, że pracuje nad szpachlowaniem i malowaniem karoserii, ale jak na razie uważam, że jest ok. Patrzcie, są zrobione lusterka i te lusterko, zobaczcie, jest wyklejone tutaj nawet folią, żeby odbijało. No już nie wspomnę, że mamy zderzaki, tak, a nawet zobaczcie tutaj to. Te kratki, tak, na przedniej klapie też są z czegoś zrobione, tak jakby coś tu było wtopione. To wygląda trochę jak na szywacze, no ale no po prostu pomysłowe. Okna zrobione, jak widzicie, z przezroczystej folii. Tutaj widzicie kratki wlotu, klamki, patrzcie, klamki. I mówię, i cały czas te przetłoczenia, no to naprawdę jest dużo roboty, pracy, żeby coś takiego pięknego zrobić. Przechodzimy do tyłu, też jak widzicie przetłoczenie i teraz patrzcie, tu mamy też jest narzepta rejestracja. Tu mamy właśnie logo Stonki, jego nazwę, tak, na TikToku, więc zapraszam, w ogóle znajdziecie w opisie filmu link do TikToka, do jego strony. Tutaj widzicie, posłuchajcie, tu jest zamek, tak? Możemy kluczyk włożyć, otworzyć. Światełka pięknie zrobione.
Tutaj zobaczcie, mamy napis Łada 2105, też bardzo ładnie zrobiony. I co? I zderzak? Zderzak też jak z przodu jest pięknie folią oklejony. Patrzcie, wydech mamy. Mamy piękny wydech. Poczekajcie, obrócimy to trochę. Wydech. Naprawdę, jest mega. No, karoca jest mega. I zobaczcie, tu mamy wlew paliwa. Też jest wlew paliwa zrobiony, czyli... Tu jest coś naklejone, ale pomalowane. No naprawdę, posłuchajcie, no mega. Chcecie się, przeniesiemy się też trochę do wnętrza. No, bo oczywiście kierownicy czegoś nie ma. Chcecie się poczuć trochę jak w środku tej Łady. Także jeżeli kiedyś dorobi się jakiejś kamerki mniejszej, to jak zrobię już tego slasha, to... No to włożymy tam kamerę i będzie jeździło. Tutaj też mamy lusterko. Mówię, kierunkowskazy, wszystko. No naprawdę... No nie ma się do czego doczepić. Jedynie co, moi drodzy, przy tej karoserii, co będę musiał zrobić, bo mówię, karoseria, jak wspomniałem, była pierwotnie planowana do Mavericka Quantuma R. To wymiarowanie wszystko było na odległość, robione na odległość, nie do końca to pasuje, chociaż można by było, trzeba było trochę więcej wycinać, więc postanowiłem, że trafi do któregoś z moich shortcoursów. No i myślę, że do slasha to będzie odpowiednie, trzeba będzie trochę podciąć. Zastanawiałem, czy do slasha czasami nie dać kół od bagusów 4WD, ale co się okazuje, felgi są trochę za małe i przy tych C-hubach górne drążki, które się dokręcą do C-hubów, haczą o felgi, więc będą musiały zostać oryginalne felgi. No więc, żeby zostały oryginalne i weszły opony, trzeba będzie co nieco podciąć, ale to nie szkodzi. Szkoda mi, no zobaczcie, jak piękne to też przetłoczenia zrobił. No szkoda. No, ale w każdym bądź razie, jak widzicie, karoca jest przepiękna. No, wykonanie jest sztos, mega, super, hiper i w ogóle, i w szczególe. Także moi drodzy, moi kochani, pokazałem wam piękną karoserię, którą wykonał Mateusz, czyli jego nick Stonka 33. Zapraszam do niego na TikToka, wejdźcie, naprawdę warto, chłopak robi coraz fajniejsze te karoserie, ta karoseria jest mega, polecam. Uważam, że takie osoby są zawsze warte promowania, pokazywania, nie jakieś, i naprawdę, wierzcie mi, Mateusz jest spoko gościem, nie jest jakimś zadufanym w sobie, nie wiadomo co, i naprawdę aż miło się pokazuje pracę przez kogoś takiego wykonaną i naprawdę jest to osoba, którą warto polecać, bo nie jest jakimś po prostu zrytym RCUB-em. Jest naprawdę fajnym gościem, zresztą widzicie, no mega. I jak wejdziecie do niego też na TikToka, on cały czas jakieś karoserie robi i idzie mu to coraz zgrabniej, fajniej. Jestem ciekawy, co będzie wychodziło spod jego ręki za rok, dwa i trochę dalej. Więc... Moi mili, tutaj karoce odłożę karoce! No to co, moi mili, piękną karocę od Mateusza wam pokazałem, karocę wartą pokazania, karocę mega, karocę sztos od super zajefajnego gościa i takich ludzi naprawdę warto pokazywać, warto polecać, bo tacy ludzie zawsze wnoszą coś dodatniego do każdego środowiska. Także co, mam nadzieję, że Mateusz będzie się rozwijał ze swoją pasją, umiejętnościami i nas jeszcze niejedną rzeczą zaskoczy. I mam nadzieję, że wielu was mnie też zaskoczy, którzy wchodzą do świata RC i będą chcieli coś w tym świecie fajnego zrobić. A jak robicie coś fajnego, to ja zawsze na pewno to pokażę. Po królesku, moi drodzy. Także co, z mojej strony wszystko. Do następnego razu i tradycyjnie sayonara, moje drogie, kochane, urocze robaczki.